Wczoraj wymyśliłem pomysł na nowy odcinek. Ponieważ miałem dzisiaj do przejechania trochę kilometrów i miałem takie postanowienie, że wezmę sobie, przewiozę tam elementy bramy, które miałem do wywiezienia na działkę, to skorzystam z tego, że mam już ten mój samochód terenowy, że mam na nim taki oto piękny bagażniczek. No i wrzucę te elementy na bagażnik i przejadę sobie te 80 km, które mam do zrobienia. Jednocześnie miałem tam do załatwienia parę rzeczy. W sumie ustaliłem moją trasę tak według Google'a na jakieś 150 km. No i wymyśliłem, że zaleję do pełna, że sprawdzę wreszcie, ile ten samochód tak naprawdę pali. No i przystąpiłem do testu. Zacząłem od nalania do pełna, zobaczcie, co się stało. A zobaczcie, jaki wypadeczek. Gdzieś tu którędyś wylało mi się paliwo. Tego się nie spodziewałem. No niestety okazało się, że rozstrzelony gdzieś jest zbiornik paliwa. No i nie mając innego wyjścia, no pojechałem w trasę. Mówię, zobaczę, co się będzie działo dalej. No i w trasie między innymi samochód zgasł mi zupełnie bez przyczyny. No i okazało się, że po konsultacji z jakimś tam mechanikiem, który zna się na Pajero, no niestety zdycha pompa paliwa, więc w tej chwili mam do robienia na pewno zbiornik, na pewno pompę. Koszty to jest równowartość mniej więcej tego samochodu, tego co zapłaciłem za samochód. No może przesadzam, ale faktycznie. Regeneracja pompy to jest koszt od 2,5 do mniej więcej 4,5 tysiąca. Zbiornik to około 1,5 tysiąca plus do tego koszty montażu, demontażu plus czyszczenie układu paliwowego, więc trochę się załamałem. No i poważnie się zastanawiam, czy projekt Pajero ma dalej sens, czy nie, po prostu na Allegro nie znajdzie się kolejny samochód pod tytułem Pajero w atrakcyjnej cenie, mimo że zrobiona blacharka. No bo to nie jest wszystko, co mi się ostatnimi czasy zebrało. Pokażę Wam jeszcze inne rzeczy. Chwilowo Pajero wygląda w ten sposób. Wziąłem się za robienie dalej elektryki, zwłaszcza jeśli chodzi o LEDy. Mam rozebraną podsufitkę, ponieważ gdzieś cieknie i zbiera mi się tu woda pod dywanikami. Zrobił się nieco gnój i rozważam opcję zdjęcia całej podłogi, wysuszenia tapicerki, wyrwania tej gąbki i zmiany na coś innego. No plus klima, która nie działa w ogóle i potrzebna jej będzie regeneracja, która podejrzewam, że też może się oprzeć o 2-3 tysiące złotych. Nie mam żadnego pojęcia, ile to będzie kosztować, tak sobie strzeliłem sumę z kosmosu. No więc wygląda na to, że w najbliższym czasie będę miał do włożenia prawie dychę w ten samochód. Myślałem, że następny odcinek będzie o tym, że montuję już sobie wyciągarkę, a tutaj no, na razie zakup wyciągarki należy włożyć między bajki. I powiem szczerze, nie wiem, co robić z tym całym moim projektem. Nie wiem, czy się nie poddam. Nadmiar złego talistwa też mi odpadła i teraz wypada co jakiś czas i huczy mi tutaj wokół szyby. Chwilowo tak ją wkleiłem, ale jak będę i tak musiał rozbierać tutaj pod szybie i szukać miejsca, gdzie przecieka, więc dopiero wtedy wkleję to na stałe. No po prostu masakra, no sypie się wszystko. Allegro.pl